Cześć, jestem Jakub z kanału Mądry. W dzisiejszym odcinku otworzę paczkę od jednego ze sprzedawców na Allegro. Paczce znajdują się ciekawe elementy, a w tym zwierzak. Paczek takich jak dzisiaj zobaczycie ostatnimi czasy zamawiałem sobie dość sporo. Są to paczki z licytacji właśnie u tego sprzedawcy, którą się często licytacje, w których ja biorę udział. Można naprawdę ciekawe zwierzęta i inne elementy wyhaczyć na naprawdę dobrych cenach. Sprzedawca nazywa się Bricks4U, więc możecie sobie do niego wpaść, znajdźcie go sobie, a ja już biorę się za otwarcie paczuszki. Ogólnie takich paczek nie nagrywałem na swój kanał na YouTube, ale tym razem zrobię wyjątek, żeby wam pokazać. Bardzo wspomaga ona moją kolekcję zwierząt, jeśli chodzi o moca farma, które się buduje. Muszę tu przeciąć. Dobra, mamy. Więc tak, teraz wam będę pokazywał, co mamy w środku. Poczynając od... Domówiłem sobie kilka. Ostatnio też te same płytki, co do tego samego sprzedawcy zamówiłem. Zamówiłem sobie właśnie kilka takich żółtych płyt. Takich do ścian, można je użyć bezproblemowo. Jak ma się większą sztukę, przydadzą mi się na pewno, a były w bardzo dobrej cenie, tam nawet złotówkę. To już drugi raz, to po prostu jest hit krowa. Już moja druga krowa to będzie, więc będą dwie krówki sobie. Byka nie mogę na razie znaleźć, a powiem wam, że naprawdę w dobrej cenie. Nieco ponad 30 zł, a ta krowa jest warta, jakbyście chcieli kupić bez stacji, dużo więcej. Z tego też jestem bardzo zadowolony. Z 14 serii mi figurek kolekcjonerskich. Figurka, bardzo fajna. Też za niewielką cenę. Zestaw broni tutaj mamy, zobaczcie sobie. Dalej tutaj jakieś śmigła i ten, ale zapomniałem, szczerze mówiąc, że to kupiłem. Kolejny konik do kolekcji był w niezłej cenie, więc też kupiłem. Po bardzo niskiej cenie, tam 2 zł czy ileś, był też rekin, więc także sobie zakupiłem. Dalej tutaj te płotki. Kolejne bronie. Inny rodzaj do tych płotków. W ogrodzeniu dla świń są właśnie te użyte, te czarne, więc przydadzą mi się, bo chcę powiększyć tam teren dla świnek. I za bardzo niską cenę, 10 zł czy tam 11, zakupiłem sobie. Chwila. Żeby nie było takich problemów z montowaniem jak ostatnio, sobie już teraz zamontuję. Dobra, zobaczcie. Dinozaur, powiem wam szczerze, że nie wiem, w jakich on zestawach występował, czy w jakimś dino, czy coś. Za naprawdę 11 zł, cud jakiś, bardzo dobra cena. Zobaczcie, jak on się naprawdę tutaj solidnie prezentuje. Mimo że solidnie się nie trzyma, to naprawdę fajnie się prezentuje. Fajna bestia, bardzo się cieszę. Mój pierwszy właściwie taki większy dinozaur, bo miałem tylko te dwa z zestawu. Zestawu jednego Jurassic World i tak to miałem same raptory, więc to jest coś właśnie jakiś taki większy okaz, największy może nawet, jeśli chodzi o dinozaury. Bardzo się naprawdę z niego cieszę, a teraz przejdźmy do podsumowania. Sami zobaczcie, jak to się pięknie prezentuje moje zakupy, jestem z nich bardzo zadowolony. Mamy tutaj ciekawą krowę, właśnie tak z rzeczy, które mnie najbardziej tutaj ciekawią. No oczywiście ta bestia, krowa, ten man w przebraniu jakimś, płotki bardzo ciekawe. Koń trochę może mniej, bo mam ich już sporo. Kolejne płotki, też się z nich tutaj bardzo cieszę. Oczywiście z tego się cieszę za 2 zł. Broni dużo, to mi się przyda. No, po prostu uwierzcie mi, że uważam, że zakupy udane. To ja już was żegnam, pa.